Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, jak widzicie dzisiaj gierka, która jeszcze u mnie na kanale nie była. Co prawda zagrałem już tą gierkę, muszę się do tego przyznać, ponieważ wystąpiłem chyba na filmie u Pawła, byłem chyba na filmie z Istanbul Guysów, ale u mnie nigdy tej gierki nie było, a wiem, że na nią był dosyć spory hype i wiem, że nawet ją lubicie, więc uznałem, że w sumie dlaczego by nie, mogę spróbować i nagrać również taki film. Jak widzicie, no zaczął się styczeń, to jest taki okres, w którym filmy u mnie pewnie będą pojawiać się troszkę rzadziej, ponieważ będą troszkę przeplatane z live'ami, więc możecie się oczywiście live'ów również spodziewać. Ja w danym momencie, jak to oglądacie, jestem na wyjeździe związanym z Sylwestrem, ale za niedługo wrócę i oczywiście lecimy, będziemy robić jakieś streamki, będziemy nagrywać więcej filmów dzisiaj, znaczy dzisiaj, przez cały styczeń myślę, że będziemy sobie kombinować, nie będzie tylko Minecraft, oczywiście palionowo również będzie, nie mówię, że nie, ale będziemy robić również inne rzeczy, czyli na przykład właśnie takie Istanbul Guysy, pokombinujemy z jakimiś innymi gierkami, zobaczymy, co by wam się spodobało. Możecie dać mi propozycje w komentarzach, jakie gierki chcielibyście zobaczyć. Ja co prawda teraz nie zobaczę tego, bo jestem na wyjeździe, ale jak wrócę, od razu sobie zobaczę na ten film i zobaczę, jakie propozycje od was wleciały, żebym mógł nagrać. A dzisiaj zmierzymy się ze Istanbul Guysami. Ja nigdy tutaj nic nie... Patrzcie, nawet skina nie mam żadnego. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tutaj raz kliknąłem w te darmowe nagrody i zakręciłem kołem jakimś. I po prostu dostałem jakąś ten. Ale tu widzę, gwarantowana skórka. Co to jest? Dobra, bierzemy za darmo. Jak za darmo, to biorę. Epickie. Dobra, mamy jakiegoś tutaj, prawda, rajdowca eleganckiego. Ale zobaczmy, co my tutaj mamy w tym sklepie w ogóle. Myślałem na tym, żeby doładować tu jakąś kasę, żeby coś tu, wiecie, zakręcić, coś takiego. A, tu są codzienne darmowe zakręcenia, no ja przed chwilą właśnie zakręciłem, dostałem jakiegoś skina właśnie, czekajcie, pokażę wam jakiego. Ja właśnie szkoda, że tego nie zrobiłem na filmie, bo ja to kliknąłem, a nie wiedziałem nawet, co to jest. Patrzcie, wejdziemy tu i to jest, ja dostałem to. Dostałem to, a teraz dostałem też to. W ogóle jakiś legendarny może, a ja chciałbym zobaczyć, jak... Jakie fajne skiny! Dobra, czekajcie, czy ja chcę jakiegoś? Ja myślę, że najbardziej... Czy jest tutaj skin Tosta? Ej, byłoby mega dobrze, jakby był skin Tosta, ale chyba nie będzie. Chyba nie będzie tutaj skina Tosta, tak mi się wydaje. Szkoda, jakby to dodali, to ja bym tutaj normalnie nim grał. Aczkolwiek może niekoniecznie musi być w legendarnych, może będzie w epickich jakiś taki podobny do mnie. Jakiś taki najbardziej pasujący do mnie. Jak, na jakim chciałem się skupić, jaki chciałem dropnąć kiedyś. Na tym się trzeba pochylić. Tutaj, tu są jakieś UFO. UFO może nie, ale ten kurczak jest świetny. Jeden, jakbym tego kurczaka miał, no to coś pięknego by było. Dobra, słuchajcie, widzę, jak będziecie chcieli jakieś kolejne odcinki właśnie z... ze Istanbul Guysów, to dajcie znać. Ja sobie zagram dzisiaj tym Pathfinder, tak to się chyba czyta. Dzisiaj sobie nim zagramy. Może później zmienimy skina elegancki, taki fajny zielony. Powinienem zagrać tym w sumie droższym, ale dobra, tam zagrajmy sobie tym. I będę sobie tu wchodził, żeby zakręcić chyba tym kołem sobie, albo zostawię sobie na odcinki. Może na, ale nie, bo to jest codziennie, może trzeba zakręcić. To będę sobie kręcił te darmowe kręcenia, bo tu można fajne rzeczy zdobyć. Mamy tu widzieć jakiś procent. Dobra, nie wiecie, wyznacie tą gierkę. Dobra, zacznijmy grę, bo ja powiem szczerze, że zagrałem troszkę w Istanbul Guysy, też na przykład z Wojanem zagrałem sobie w Istanbul Guysy, co prawda nie na odcinku, tylko poza odcinkiem. Ale gierka mi się nawet spodobała, w sumie podobna do Fall Guysów, ale wydaje się być troszkę lepsza. Więc zobaczymy, jak mi tutaj w tym wszystkim pójdzie. Wyłączyłem muzykę w tle, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało, bo muzyka tutaj w tej grze by się nie zgrywała z muzyką, którą dodaję normalnie do filmu. Dobra, mamy taką mapę. Ja na tych mapach się totalnie nie znam. Jestem tutaj z lewej strony, okej, więc możemy lecieć. Dobra, teraz tak, jak tu się rzuca? O, dlaczego ja tak jadę długo? Dobra, przyciśnijmy się tu. Nie przycisnę się tu, przycisnę. Dobra, dwa razy spacja, okej. Okay. Jak mi dobrze idzie, jestem na drugim miejscu chyba, co? Dobra, robimy tu. O nie, tu jest jakiś, to jest tak ślisko. Lecimy tam. Uwaga, tu. I teraz tu, robimy taką akcję. Uit. Dobra, ej, ale mi idzie. Ej, przyznam, naprawdę przysięgam, widzę, że ja za wiele nie grałem w tą grę, nie? Żeby nie było, że ja tutaj jakiś jestem potężny ten, ale mi tak... Nigdy mi tak dobrze nie poszło, ja pierwszy zakończył. Ej, dobra, jestem chyba mocny w tą grę. Chyba mi dobrze idzie jednak, chyba się jednak nadaje do tego. Ej, tu ludzie to tak widzę, że średnie. Ten w drugą stronę, a nie, dobrze biegnie. Nie, w drugą stronę, oni są na spawnie jeszcze. Ja nie mogę, naprawdę, to ludziom tutaj tak źle idzie. Dobra, jak ja to mogę się przełączyć na przód, zobaczyć, o tu, do... To są boty, proszę, powiedzcie mi, że to są boty. To jest niemożliwe, żeby to ludzie grali. Jak oni tak spadają po prostu, tak łatwo wypadają poza mapę. No ale dobra. Nie, no proszę. Ten ziomeczek tu ma taki problem, przejść dalej. Łup dostał, nie skoczył. Ciekawe, na czym oni grają, oni mają pewnie z 2 FPS-y w tej grze. Dobra, no nic, spróbujmy, zobaczymy. Ja przyszedłem jako pierwszy, powinienem mieć jakieś teraz ułatwienie na następną rozgrywkę, no. Powinienem wystartować szybciej od wszystkich. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Uwaga, losuje nam mapę i wylosuje nam w tym momencie, ale to się mi mieni w oczach, dobra, niech nam wylosuje, ej, dobra, mamy kolejną mapę jakąś ciekawą, dobra, tu są jakieś klocki do ominięcia i tutaj to, dobra, myślę, że łatwo będzie, lecimy, o nie, jestem z tyłu, dlaczego, dobra, idziemy tu, od razu do przodu, od razu skok do przodu robimy, tutaj robimy tak, pum,
Nie doleciałem! O nie, najgorzej! Najgorzej, dobra, czyli tutaj nie jest to takie łatwe, dobra. Teraz najważniejsze, żeby tam dolecieć, żeby... Nie odpaść, dobra, kurczę, już myślałem, że odpadnę, ale dobra, przeskakujemy tu, dobra, jest świetnie. Przeskakujemy... Łeee, o nie! Tam mnie strącił ten klocek. Nie spodziewałem się, że on mnie tak mocno uderzy w sumie. Dobra, tu lecimy. I teraz... Wow, dobra, jesteśmy tu, jesteśmy tu. Czy ja to przejdę? Wydaje mi się, że powinienem to przejść. Wydaje mi się... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie, proszę, 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 wyłóżcie się tam ktoś. Wyłóżcie się, bo ja tutaj muszę teraz... Dobra. Okej, okay, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, przeszliśmy. Jest świetnie, dobra. Okej, okay, daliśmy radę. Już się bałem, serio, przysięgam, że już byłem, już miałem... Czemu ja tu widzę mój kursor myszy? Ej, to widzicie, widzicie to chyba. Ej, dlaczego tak jest? Tak nie powinno być. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się wygrać jedną gierkę dzisiaj na odcinku, byłoby miło. Dobra, tutaj widzę, że to jest chyba bot, bo on ma nazwę Stumble Guy, więc to jest chyba bot. Czyli faktycznie tutaj boty są, czyli mało ludzi chyba gra w tą grę. Ojeny, ten co nie daje rady, ojeny, ojeny. Pingwin spadł, a nie, a znaczy spadł, ale... Ale średnio mu idzie, no dobra, niech to przejdą jeszcze te dwie osoby. I widzę, że tu się, o, zbliżają się do końca. Ten nie, ziomeczek nie dał rady. To meczek nie dał rady, ale ninja leci. Ninja da radę? Nie da rady. Da radę? Da radę? Da radę, przejdzie, przejdzie, poszedł. Ten też, ten, o tu jest walka. Tu jest walka. Skończył mi się czas. Nie wierzę. Nie wierzę, że mi się czas skończył. Jeszcze dwie osoby mogę dołączyć, że byli prawie na końcu. No dobra, trudno. 6 osób do pokonania, dobrze mi idzie, jest szansa. Jest szansa na to, żeby tutaj, prawda, wygrać pierwszą grę w... Nigdy nie wygrałem gierki w Stumble Guys, bo ja grałem naprawdę bardzo mało, a jak już grałem, to grałem na przykład albo grałem do kogoś na odcinek i tam nigdy nie wygrałem, albo zagrałem prywatnie z Wojanem i to on zawsze wygrywał, bo on ma jakiś... On jest jakiś zbyt mocny. Dobra, tu jest, to już jest ostateczny finał, że tak to ujmę. Dobra, czyli tutaj od tego zależy, kto, prawda, wygra, a kto przegra. Dobra, patrzcie, jaki zrobiłem. O, o, dobra, 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 dobra. Uwaga, musimy przejść tu. Uwaga, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przejdźmy tutaj na tą stronę, przejdźmy na tą stronę, przejdźmy na tą stronę. Okej, okay, idzie mi świetnie. Ej, mam szansę to wygrać. Dobra, bierzemy zielony, bo... Okej. Okay. Okej. Okay. Co to jest? Co tu się kurde dzieje? Dobra, tu lecimy. Dobra, tu. Myjnia. O kurde, dobra, dobra. Ja nie wiem jak to działa, nie wiem jak to działa, ale okej. Okay. I lecimy teraz tu. Robimy jakieś zwroty akcji śmieszne. Dobra, tu. Co się dzieje? Dlaczego ja nic nie widzę? Dobra, tu, tutaj, tutaj, wow, dobra, jedziemy tutaj, tu, ale to jest głośne, ale to jest głośne, dobra, tu przeskakujemy na drugą stronę, teraz tutaj, oj, co jest, dobra, dobra, tu, czy ja wygrałem grę? Pierwsza moja gra wygrana w Stumble Guys, to jest pierwsza, którą odpaliłem na odcinku. Ja jestem chyba mocny, dobra, pierwsza korona, pierwsza wygrana. Ej, czy ja mam jakąś nagrodę za pierwszą wygraną? Mam takie pytanie, bardzo ważne, bo ja bym chciał dostać na przykład jakąś nagrodę. Byłoby mi bardzo miło, jakbym dostał jakąś nagrodę. Dobra, dostaliśmy sporo expa, dostaliśmy jakieś tutaj gwiazdki i tak dalej. Czy to mi coś daje? Ej, tu jakiegoś Stumble Passa mam, dobra, ej, dobra, czyli my tu mamy jakieś rzeczy do odebrania. Tu jest, aha, musimy premium, a to jest za darmo. Zwykłe lub lepsze skórki, zbieraj gwiazdki, okej, okay, czyli ja muszę być, aha, muszę być tu chyba, ta? A jestem tu, tak mi się wydaje, aha, dobra. I co my tu mamy do zdobycia jako bez tego pasa? Prawie nic w sumie ciekawego. Bardzo ciężko to będzie w sumie wszystko zdobyć, musiałbym bardzo dużo grać. A na pewno nie będę bardzo dużo grać. O, tu jest jakiś legendarny Renifer. Ja, jakiś Rudolf, Jacket Rudolf. Dobra, no to trudno, no na razie nie kupuję tego pasa, zobaczymy jak wam się spodoba ta gra, jak wam się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków, to czemu nie, wydaje mi się, że można by było tutaj, prawda, że tak to ujmę, kupić tego pasa, nie? Ale też na przykład może jakieś streamy odpalimy sobie ze Stumble Guysów, dlatego też chcę nagrać, by zobaczyć jak wam się podobają i czy w ogóle chcecie takie rzeczy oglądać, no bo w sumie ja bym tam oglądał. Dobra, zobaczmy, kolejna mapa, dobra, teraz mam jakieś dżunglę mamy jakąś, dobra, ważne, żeby to przejść. Najważniejsze w tej grze to chyba zachować spokój po prostu. O, ja zaczynam w bardzo fajnym miejscu, dobra, fajnie. Z tym, że ja nie znam tutaj pułapek w sumie wielu i ja na przykład tutaj nie wiem, okej, okay, okej, okay, tu się takie, dobra, tu się takie głazy wysuwają, dobra, tu. Dobra, tu, okej, okay, świetnie, teraz tu przeskoczmy sobie na to, dobra, lecimy tu, dobra, tutaj trzeba, że tak powiem, uważnie, uważnie, bardzo uważnie, czy ja zdążę przed tym, zdążę przed tym, zdążę przed tym, nie spykaj mnie, ziomuś, dobra, jest świetnie, przeskakujemy tu, okej, okay, lecimy tutaj, dobra, za tym, będzie bezpieczniej, tutaj i teraz tak, do samego końca i... Fajnie, doskoczyłem! Nie, najgorzej, 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 najgorzej na świecie, dobra, lecimy tu.
Jeszcze jedna próba. Na szczęście na samym starcie dużo ludzi przechodzi, więc możemy być spokojni. Tym bardziej, że w sumie tutaj większość to botów dobiera. No ale dobra, przejdźmy tu, przeskakujemy na ten głaz, przeskakujemy na ten głaz. Dobra, tutaj przeskakujemy na... Wow, dobra, już myślę, że nie zdążę. Ale okej, na chillku, możemy tu nawet jeszcze, ja z tego co wiem, to tu można jakoś ludzi spychać czy coś takiego. Nie wiem, to co chyba trzeba mieć jakby kupione, jakaś emotka chyba jest do tego. Nie wiem, w każdym razie weszliśmy, udało nam się przejść. Ten, ojeny, to są boty, to jest niemożliwe, żeby ludzie tak grali. Dobra, przechodzi sobie tutaj player CKTPM Wicho. Jaki ma nick w ogóle? Dobra, tu przechodzą do końca, jest znowu jakiś podróżnik, tak samo jak ja. Nie zdążył, tam ostatni wlazł dla niego, no dobra, trudno. Dobra, my przechodzimy na następnej rundy, co prawda nie udało nam się przejść jako pierwsi, ale jeszcze nie jest wszystko stracone, wydaje mi się, że mamy szansę na wygraną tutaj. Ja bym na to celował. Dobra, kolejną mapę niech nam wylosuje. Ja tam wiem, że jest takie granie w piłkę nożną, fajnie jakby to wylosowało. No niestety nie, to mieliśmy już mapę. Teraz już tutaj wiem, jak trzeba działać i tutaj nie można lekceważyć tych klocków. I przede wszystkim te trampoliny. Po kolei, powoli do przodu, a nie na hama. Szybko. Dobra, tu. Teraz tutaj robimy tak, okej. Teraz tu lecimy tak, okej. Tu poczekajmy na tego klocka. O, nawet można to bokiem przejść, dobra, to nawet nie wiedziałem. I tu przeskakujemy, dobra. Jest jeden ziomeczek przede mną tylko, który tutaj, że tak powiem, ma aspirację na to, żeby być mistrzem. Ale spokojnie, dobra, teraz za pierwszym razem, bez problemu, jesteśmy w następnej rundzie, czyli jako drugi z 8. Wydaje mi się, że mam szansę na to, żeby to wygrać. Łe, ten co robi? Wyskoczy za? I co on robi? Nie mów, że on wyskoczy na drugą stronę. A nie, dobra, chyba mu coś nie wyszło, albo mu wyszło, może tak chciał zrobić, nie wiem, trudno powiedzieć. Ale dobra, zobaczmy, to jest ostatnia runda, którą gram w dzisiejszym odcinku. Proszę, dajmy dwa zwycięstwa, błagam, ostatnie 8 osób. Czy to jest już finał? Będzie teraz finał? Tak mi się wydaje, że może być finał, aczkolwiek nie mam pewności. Co nam się trafi na finał? Okej, o, to jest chyba finał. Nie spadnij, dobra, czyli musimy nie spadnąć, to spoko. Nie, tu jeszcze przechodzi 7 osób, czyli odpada tylko jedna, tak naprawdę, tak? Dobrze ja to rozumiem? Czyli... Łe, i żeby to nie był ja przypad... Ale porażka.